wygląda jak zawodnik. Mielu, jak się czujesz przed startem? No myślę, że samopoczucie jest bardzo dobre, a wręcz wyśmienitym. A to nazwę. Tak? Kondycja? Kondycja fizyczna i psychiczna również. Dobrze. Przejdziemy teraz do naszych dwóch najlepiej zapowiadających się snowboardzistów, którzy w najbliższym czasie najprawdopodobniej zastąpią rodzinę Ligocki. Sean White. Okay. Słuchaj, powiedz nam w ogóle, jak się czujesz? Forma przed zawodami jest genialna. Tak? Dzisiaj mam ochotę wykręcić 320 z 750 z 4 saltami i 3 śrubami. Dobra. Widzę, że jesteś odpowiednio rozluźniony, bujasz się, podążasz za moim aparatem. Żeby się nie pobujał, nie? Czyli kumasz ten klimat. Kumam, osiągam. Kumasz klimat snowboardu, tak? 8G. Dobra. Jezu, przejdziemy do następnego zawodnika. On nie pokazuje twarzy. Nie ma twarzy. Gdyż zwycięzcy nie pokazują twarzy. Gdyż wjechał wczoraj na stoku w panią 82-letnią i cały czas na niego poluje. Czy chciałbyś coś powiedzieć? Może pani 80-letniej czy na temat zjazdu? Pozdrawiam panią 80-letnią, a zadamy pokerem. Dobra. To co? Zobaczymy się na dole. Zobaczymy się. Dobra. Oby. Dobra.